Halo, halo, hej, cześć, dzień dobry, wieczór, ja jestem Edwin, witam was w kolejnym odcinku z gry Deathloop, gdzie poprzednio dokończyliśmy chyba wszystko, co dało się dokończyć w związku z Charlie, a przynajmniej wszystko, co jest z nim związane jeszcze w Abdam, ponieważ jak się okazało, ma on jakiś romans jedną z wizjonerek i razem się spotykają na wyspie Fistland, jak zwał, tak zwał, nie będę się nawet wysilał, żeby to faktycznie wymówić jak należy. I pozostało nam to jak najbardziej ten trop sprawdzić. Czy ten trop jest w sumie do sprawdzenia w ciągu popołudnia? Na to nie zwróciłem uwagi. Może się okazać, że niepotrzebnie teraz tutaj jesteśmy i stracę tylko czas. Ale no cóż, pożyjemy, zobaczymy, może i tak dowiemy się jakichś potrzebnych nam rzeczy bez konieczności przychodzenia tutaj o konkretnej porze dnia. Mam taką nadzieję. W każdym razie, wy możecie sobie nadrobić tą całą sytuację z Czarnym w prawym górnym rogu ekranu. Tam macie kartę, która z poprzedniego odcinka odeślę. A ja już nie przedłużam i do roboty. Ktoś tu się uczy. Gdybyście wszyscy zebrali się rano w jednym miejscu, to miałbym wolne popołudnie. Zjadłbym coś porządnego. Pozwiedzał trochę. Nie bym ci pomogła, ale... Naprawdę myślisz, że przeżyłbyś starcie z nami wszystkimi naraz? Pewnie nie. Ale założę się, że kiedyś prawie mi się udało, co? I nie spodobało ci się to. Bo lubisz mnie tu trzymać, patrzeć jak ginę raz za razem. Nie lubię patrzeć jak giniesz. Lubię cię zabijać. To nie to samo. Okej, okay, trochę brutalne, ale niech będzie. Więc tak, moje pytanie brzmi. To zdjęcie wynika, że kochankowie spotkają się gdzieś na wybrzeżu Friesland. No dobra, spoko. Ale czy gdzieś mi to pokaże dokładnie, gdzie mam się udać, czy tak średnio na jeżo? Jest to na zasadzie takiej, że muszę tutaj chodzić z nadzieją, że jakoś mi się uda faktycznie trafić na miejsce, które mnie jakkolwiek interesuje. Bo obecnie wygląda to tak, jakby dokładnie tak to miało działać. I troszeczkę mi się, szczerze powiedziawszy, to nie podoba. Znalazłem coś, co może skłonić Rikisa do ujawnienia się. Tak, tak, dobra, to już wiemy, to już umiem zrobić, spoko. Ale mnie zastanawia najbardziej właśnie kwestia tego miejsca. Przeszukać wybrzeże Friesland. No dobra, mam przeszukać, spoko, tylko to mamy tak. Hangar 09, to jakieś barierki. To jest chyba jakaś wieża obserwacyjna, I guess, nie mam pojęcia. Także no cóż, nie pozostało mi chyba nic innego jak zwyczajnie się stąd wyjść i na własną rękę się tutaj jakkolwiek rozejrzeć z nadzieją, że trafię dokładnie w to miejsce, do którego trafić miałem. W sumie nawet to wygląda teoretycznie jak to miejsce, do którego miałbym trafić, tak czysto teoretycznie, jakby się nad tym zastanowić, tak z innej perspektywy. W sumie... Pytanie brzmi, czy ja byłbym w stanie jakoś tam wejść w miarę sensownie, może po tych skałach się jakoś naprawdę teleportować tam? Powiedzmy tutaj. Teleport w tą stronę, w tamtą? Nie, okej, okay, dobra, kumam. Niech będzie, tak się to nie uda, nikuta. Ale może tędy by się udało? Powiedzmy. Tu na jakąś skałkę, tam na jakąś skałkę i może finalnie by się to jakoś... Udało, o tutaj powiedzmy. Teraz jakoś tutaj. I eksperymentuję, próbuję, kombinuję. Może coś z tego będzie, a ewentualnie robię z siebie teraz dzbana. Dobra, chyba się to nie uda. A byłbym w stanie na przykład skoczyć powiedzmy tutaj. Też nie, przy okazji prawie się zabiłem. Bardzo dobry start, jak żeby inaczej. Dobra, to może jakąś tą stroną dałbym radę się tam dostać? Bo mam wrażenie, że dobrze kombinuję, ale troszeczkę gorzej z wykonaniem tego kombinowania wychodzi. Chociaż może niekoniecznie. Obstawiam, żeby wejść tam do tego, nie wiem, budynku, zamku, czegoś, czymkolwiek to jest, musiałbym chyba pójść naokoło. Jest taka opcja, byłoby też równie dobrze, jakby na przykład, nie wiem, gra mi powiedziała, gdzie mam iść, z drugiej strony... Jaką mamy w ogóle porę dnia? Przepraszam bardzo, czy ja mam odpowiednią porę dnia w chwili obecnej? Czy ja mogę to jakoś sprawdzić? Wydaje mi się, że mamy...
Mamy tak, mamy poranek, przedpołudnie, popołudnie, właśnie slash taki wieczór. I tutaj teoretycznie pasuje to do wieczoru faktycznie. Także czysto teoretycznie jestem w dobrym miejscu o dobrej porze. Czysto teoretycznie, to trzeba podkreślić. Bo czysto praktycznie może z tego wyjść naprawdę różnie. A tutaj co mamy? Halo, dzień dobry. Gdzie ja tym dotrę? Okej. To jest coś, czego nie spodziewałem się tutaj znaleźć. Czy to będzie akurat to? Śmiem trochę powątpiewać, że akurat na czystym trafie przylazł dokładnie w to miejsce, do którego miałbym przyjść. Ale któż to wie? Co my tu mamy? Mamy tu jakieś informacje, cokolwiek? Czy są dokładnie te korbki? Dobra, zaraz, tu mamy alfabet, tu mamy cyfry i tu również mamy cyfry. Rozumiem, od 0 do 9. I gdzieś pewnie będzie jakiś kod. Kod to 3G3. Gdy skończysz, zabezpiecz ponownie, żadne materiały nie mogą opuścić tego miejsca, tego pomieszczenia. Dobra, 3G3, tylko do którego to jest skierowane? Spróbujmy od samej góry. A mogę w drugą stronę na przykład tym obracać, czy tylko w jedną stronę? Chyba tylko w jedną stronę, co mi się absolutnie nie podoba. No dobra, 3G3. A mogę na przykład wszystkie tak uruchomić? Czy to nie będzie miało żadnego znaczenia, gdzie ja to ustawię i tak się pojawi zielone światło? Bo powiedzmy, muszą być trzy konkretne kody, ale nie ma znaczenia kolejność tych kodów. Nie? Okej, okay, dobra, przyjąłem. Czyli 3G3 jest na górze. Spoko, fajnie. Tylko co dalej? To sobie wywalę, tak żeby sobie było na przyszłość. I rozumiem, że nie pozostaje mi nic innego jak potencjalnie znaleźć dwa pozostałe kody. Kuszące, interesujące. Może zechcę to zrobić, może nie chcę, może mi się nie zechce tego zrobić. Pożyjemy, zobaczymy. Mapa skały Friesland, nie żeby mnie tak bardzo interesowało. Czerwona kuro, poziom mojej edukacji nie jest najgorszy, ale nie mam pojęcia co zegarmistrzyni kombinuje pod tą anteną. Ci z horyzontu wbudowali w to miejsce jakiś system zabezpieczający przed czym, czerwona kuro. Nie wiemy tego, czy chodzi o jakieś maszkary ze zwieraczami i kloakami, spoko, niech będzie. Które mogą wypełnić z anomalii. Zegarmistrzyni podłączyła go do czujników ochrony. Każdemu, kto da się tam przełapać, dostaje tylko życzyć miłego pobytu w próżni. Odkryłem, że istnieje różne ręczne obejście tego systemu w jej czerwonym aneksie z prefabrykatów. Ale zegarmistrzyni codziennie zmienia do niego kod. Najwyraźniej jest znacznie bystrzejsza od zapaleńca. Kto by pomyślał? Obstawiam, że my jesteśmy zapaleńcem, a zegarmistrzyni to jest Juliana. CEO programu Ion próbuje uzyskać dostęp do starych bunkrów operacji Horyzont znajdujących się w kompleksie. Kiedy? W toku, źródło królowa żuków, bezpośrednia obserwacja, analiza, Ion bla bla bla, rekomenduje dalszą obserwację, bla bla bla. To chyba nie jest coś, co by mogło mnie faktycznie jakkolwiek zainteresować tutaj. Tu też nic nie ma, tu też nic nie ma. Dobra, zostaw sobie ewentualnie ryzydum i spróbujemy się rozejrzeć dalej na tym nieszczęsnym wybrzeżu, bo naprawdę chciałbym znaleźć chociaż ździebko informacji na temat potencjalnych miejsc schadzek Fey oraz Charlie'ego. Dobra, płonie tylko przez chwilę, spoko, jakby mnie to miało jakkolwiek interesować. Hello there. Goodbye there. Dobra, tu czysto, spoko. W takim razie, czy jest na przykład jakieś przejście tutaj, powiedzmy? Nie. Na górę też nie wejdę, ale mam kolejne ryzydium, które również sobie bardzo chętnie przyjmę. Nieco, ty mnie tu nie widzisz. Okej, spoko, umawiamy się, że ty mnie nie widzisz, dzięki. Może tam gdzieś to mają to swoje miejsce schadzek? Dno.
Przynajmniej znalazłem bezpieczne zejście na dół. Znaczy, w miarę bezpieczne zejście na dół. Czy mogę tu się zrobić widzialny? Mogę. Tutaj niby mamy jakiś bar, który odkryłem chyba w drugim albo w pierwszym odcinku, już nawet nie do końca pamiętam. Ale też nie bardzo wiem, co ten bar może mi oferować. Na pewno nie to, czego oczekuję. Bo nie wygląda mi to jak miejsce ze zdjęcia. Ale hej, rozejrzeć się absolutnie, wydaje mi się, nie zaszkodzi. Czy mam tutaj jakąś inną podpórkę potencjalną? Nie. Tak więc trzeba, myślę, improwizować. Ale mam też takie ulepszenia do tych moich medalionów, że myślę, że jakoś wielce tutaj nie ucierpię od wody. A przynajmniej od wody. Bo że ucierpię od czegoś innego, no to już może być naprawdę różnie. Znaczy, ktoś tu potencjalnie jest. Tam są na pewno coś kolesie, ale tutaj dookoła chyba nikogo już innego nie ma. Nigdy nie grałeś w drużynie. Czy chciałbyś się iść tam pobawić z tymi kolesiami? Trochę korci. Okej, spoko. Chyba nikt nie zwrócił na to uwagi. A to chyba jest wszystko zasługa tego ulepszenia do niewidzialności, gdzie po prostu jak kogoś zabije na tym trybie, no to jego trup jakby przestaje istnieć, tak permanentnie. Ewentualnie nikt nie zwrócił na niego uwagi, bo ci kolesie są upici w cztery trupy. Okej. Czyli dobra, nieważne. Jak ktoś zobaczy, że zostaje zabity, to wie, że ktoś został zabity. Okej, dobra, spoko. Nie do końca taki był plan, no ale też nie było jakiejś takiej ogromnej tragedii z tym wszystkim. Dobra, czy na przykład poruszanie się po tym miejscu będzie miało ręce i nogi? Obstawiam, że nie. Chociaż kto wie, może. Na pewno przyda mi się życie. Z tego na ten temat nie zaprzeczę. Im więcej życia, tym lepiej. Zwłaszcza, że straciłem go jak debil, próbując improwizować. I nie wyszło mi to najlepiej. A na pewno nie wyszło mi to na dobre. Ale dobra, zobaczmy, co ewentualnie mogę znaleźć tam. No na pewno musimy kręcić się przy wybrzeżu, obstawiam. Bo tam był klif. Na tym zdjęciu był klif. Więc obstawiam, że bardzo nas interesuje miejsce, z którego potencjalnie można spaść w przepaść. Ewentualnie do wody. Są różne anteny, ale to chyba nie jest też do końca to, co by mnie konkretnie interesowało. No jest też masa kolesi dookoła. Znajdźmy sobie coś do zabicia! Co my tutaj mamy? Niczego tutaj nie macie. Ktoś tam... Dobra, klasycznie. Typowo dla mnie, absolutnie wszystko musi nie pójść po mojej myśli. Zwykle tak bywa. Niestety. I już straciłem prawie całe swoje życie. Dobra, ustalmy w ogóle jedno. Ja się nie ukrywam, znaczy ukrywam się, ale się nie chowam, ok? To jest po prostu taktyczne działanie. Może jakoś przy tamtym powinienem się poruszać? Autentycznie nie mam pojęcia, ani nie mam pomysłu za bardzo, które miejsce faktycznie byłoby tym, o które mi chodzi. Rzućmy okiem jeszcze raz na to zdjęcie. Na pewno mamy jakieś wejście do jakiegoś hangaru 09. Gdzie dokładnie może być ten hangar, nie mam pojęcia. Ale zgaduję, że na pewno nie w tych okolicach. Strzelanie z tego pistoletu na gwoździe naprawdę mi nie idzie najlepiej. Ale ze snajperki by to mogło wyjść całkiem nieźle. Czego już zabiłem? Aha, dobra, no tak, zapomniałem, że czasami jest tak, że mogę tych kolesi postrzelić, oni faktycznie są już jakby zabici, ale zanim zaskoczy im świadomość, że już nie żyją, to chwilę czasu im minie.
Teraz zobaczmy, czy poruszanie się po tych krańcach będzie miało jakieś ręce i nogi. Śmiem troszeczkę powątpiewać. Dobrze byłoby też znaleźć sobie jakieś kapsułki leczące. Bo bez tego to ja daleko tutaj czuję, że nie zajdę. Muszę dać palnik albo grzywę. Dobra, ja ci mogę pomóc dać wpalnik. Najpierw strzelając ci w łeb, ale no, oczywiście nie wyjdzie to, bo nie umiem celować. A wolałbym jakoś się za bardzo tutaj na niej wszystkich nie rzucać z moimi zdolnościami i poziomem życia. Halo, jest tam kto? No po prostu nie wierzę. Mogę przełączyć umiejkę? Dziękuję. Jakimś cudem przeżyłem. Nie wiem, jak to się udało, ale jakoś się udało. Artysta jest nieobecny. Spoko, to było do przewidzenia, biorąc pod uwagę, że nie jest to jego pora. Ale przynajmniej mamy kapsułki. Dobra, mogłabyś? Dziękuję. Gdzie jest ta dwójka pozostała, która tam również do mnie przylazła? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że cały czas... A tutaj się kręci. Okej, okay, dobra, nie można było tak od samego początku. Ułatwiłoby nam tą robotę absolutnie wszystkim dookoła. I wam, i mnie. Ale skoro się upadliście, że trzeba zrobić to tak, no to zrobiliśmy to w ten sposób. Oj, mamy 0,9, okej, okay, dobra. Przechodzę tu tak całkowicie na pałę z nadzieją, że coś znajdę i faktycznie mamy. I to zdjęcie gdzieś w tej okolicy. Kiedy było cieplej? Tak, zdecydowanie. I obstawiam, że będzie to jakaś inna pora dnia, niekoniecznie ta. Ale przynajmniej mamy, obstawiam, odpowiednie miejsce. Tylko kiedy oni dokładnie tutaj przychodzą, tego nie mam pojęcia. Dobra, tu za chwilę zobaczymy. Tylko czy ja mogę pójść trochę dalej do przodu, w głąb? Chyba nie. Dobra, to sobie wezmę. Czy czasem po prostu się zastanawiasz? Ja tak. Patrzę na te dzieci, które dla ciebie wybrałam i pozwalam myślom błądzić. Zastanawiam się właśnie, co po naszych wędrówkach pozostaje. Czy podnoszone jest to, co odłożę? Jesteśmy nigdzie. Więc co zostało wcześniej? Black Reef zimne i puste? Gładka tafla wody pusta i szara? A może nic? Jak wygląda nic, ukochany? Nie zastanawiasz się? Z tego co widzę, to brakuje tutaj kilku kasetek, ale nie tyle, żeby ich brakuje, ale nie mogę też namierzyć konkretnych cyfr. Pytanie też brzmi, czy w sumie powinienem namierzać jakieś konkretne cyfry. Teraz spróbujmy, 0,1. Dobra, to nic nie daje. 11. Dobra, nie chodziło o to, ewidentnie, spoko. Czym to wszystko jest, do jasnej cholery? Dobra, zaraz, 08, 31. 34. 7. Dobra, tutaj coś się pojawia na siódemce. 41. Okej, 7, 41. 7, 41, 35, 24, nie. 7, 41, 35, 01, nie, 05, 16, 15 nic nie robi, 25 coś robi. 0,5. Tylko pytanie brzmi, co to dokładnie ma być? To mam jakieś niby symbole, spoko, ale co one oznaczają dokładnie? Teraz 11, 8, 16.
45. Nie mam pojęcia, o co dokładnie tutaj chodzi. Nie mam jakiejś instrukcji obsługi, jakiejś notatki, czegokolwiek, co by mi powiedziało, co wtedy powinienem w jakiej kolejności wciskać. Nie wiem, może ja faktycznie przylazłem o złej porze. A nie, kolejność działa, dobra, nieważne. Charlie, chcesz wejść do środka, więc nie zapomnij tego. Nic nie jest od tego ważniejsze, ani tu bit, ani minikomy, ani gry. 2, nie 3. Razy sprawdź obrazy zawartością notatki. Zamknąłeś ją w sejfie przy wejściu do Ikry w Zatoce Karla. Tę notatkę, kombinacja to 2461 i do cholery nie zapomnij tego, Charlie. Ready. Okay. Charlie to niezły patent. Przynajmniej wiem już, że trzeba stąd spadać. Będzie dużo biegania, oj będzie. Dobra, mógłbym teoretycznie wrócić tą samą drogą, ale też mogę wrócić troszeczkę inną. I wydaje mi się troszeczkę spokojniejszą obstawiam. Bo mogę pójść w stronę tamtego nieszczęsnego billboardu. I zwyczajnie przez niego zeskoczyć. Ale rezydum sobie też również wezmę. To teraz pytanie, o której porze dnia powinienem iść? I czy przypadkiem teraz nie znaczy to, że będą znowu dropy FPS-ów i nie będę musiał resetować gry? Coś czuję, że dokładnie tak będzie. A czy ja w ogóle byłbym w stanie tutaj doskoczyć? Chyba tutaj doskoczyłem, tylko polazłem w zupełnie innym kierunku niepotrzebnie. To teraz pytanie, gdzie dokładnie był ten safe, w którym miejscu i w jakiej porze dnia muszę do niego iść? Nie wiem, ale ustawiam, że pewnie będzie trzeba zakończyć tutaj nagrywanie i będę musiał do tego wrócić za chwilę, także bryby. Okej, okay, na szczęście nie było konieczne resetowania tej gry. Tylko teraz pytanie, gdzie ja dokładnie muszę się udać? W które dokładnie miejsce, gdzie ja powinienem teraz iść? W sensie, wiem gdzie jestem. A nie wiem gdzie jestem, pomyliłem miejsca całkowicie. Myślałem, że jestem w tym, w Abdam. Troszeczkę może to pokomplikować sprawy, z prostego powodu. Nikuta, nie wiem jak tutaj się poruszać, tak w miarę sensownie. A czemu Cherry tutaj przemawia? To jest jakieś nagranie? Bo chyba dalej jesteśmy w tej iteracji. Nie mam pojęcia, co ja właśnie odblokowałem. Ale nie wiem, czy nie przypadkiem jestem w tej samej literacji, której wyeliminowałem Charlie'ego? Dobra, Charlie, mój kochany, pod twoją nieobecność Fisad zamarza tak twardo, tak zimno. Moja ukochana, moja słodka i seksowna, moja fio, bla, bla, bla. Będzie nas obserwuje, bla, 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 ale jak otworzyć drzwi? Moje piktograficzne potomstwo ogrzeje ci drogę. Spójrz najpierw na mojego ulubieńca, on... Ożywia szafki, podążaj szybko, a później moja najbystrzejsza, ona wyznaczy moje nocy, moje kochane maleństwo, gdy czai się pod... What? Więc mam znaleźć u ciebie obrazy, łapię. Charlie użył jej dzieł sztuki. O, urocze. A zatem po południu, co? Muszę zrobić miejsce w terminarzu. Czyli przepraszam bardzo, znowu mam się wracać. Mam, rozumiem, udać się do miejsca Charlie'ego. Ile mi się rzeczy odblokowało? Kurna, pomocy! Przyjście tutaj było naprawdę niezłym pomysłem. Tylko co ja teraz mam zrobić dokładnie? Okej, dobra, po kolei. Sekretna miłość okoczona Charlie ma pewną słabość, jest nią fiel, zbrowska, muszę dostać się do ich kryjówki. Kryjówka kochanków jest zabezpieczona z szyfrem dziwacznym urządzeniem. Szyfr, który umożliwia jego obejście, znajduje się w sejfie. Przy wejściu do Ichry, kod do niego to bla bla bla. Spoko, tylko że jakoś nic mi to dokładnie nie mówi, ponieważ nie ma żadnego pojęcia, co dokładnie mam tutaj działać. Trochę niewygodne, ale spoko. Czy coś mi się innego odblokowało dzięki temu? Czego są Wenji? Będzie to swoim celem po południu, ale mój nowy zapchany po brzegi rozkład dnia wymaga bardziej niekonwencjonalnego podejścia.
zidentyfikować słabość Wenji i przeszukać kwaterę Wenji. Fajnie. Fia i Chelly jeszcze tego nie wiedzą, ale już wkrótce zabawią w trójkącie przeszukać twierdzę Fii. Kluczem do kryjówki kochanków jest konkretna sekwencja czterech oryginalnych piktogramów Fii zbiorowskiej rozrzuconych w jej studiu. Okej, okay, dobra, spoko. To mamy jednak jakieś konkretne informacje. Czy mi by się chciało z tym teraz bawić i tam biegać? Śmiem wątpić, więc mogę ewentualnie, powiedzmy, rozejrzeć się tutaj. Nie tutaj. Chciałem zrobić to. Przeszukać kwaterę Wenji. Wenji, z tego co wiem, jest... Dobra, zaraz. Wenji odrzuciła zaproszenie na imprezę Alexisa, to z pewnością nie jest koniec tego widowiska. Wykorzystując kod, mogę powiększyć prywatnej części jej laboratorium. Czy mogę tam pójść o konkretnej porze dnia, czy dowolnej? Z tego co widzę, to chyba jest pora dnia dowolna. Bo nie bardzo mi się uśmiecha z nią, znowu się z nią zadawać, chcę się znowu kombinować, eliminować każdą po kolei. Więc potencjalnie bym po prostu poszedł i jakiegoś, nie wiem, z rana, po południu, każdą porę dnia, gdzie po prostu jej nie ma u siebie w biurze, czy w laboratorium, jak zwał, tak zwał. Żeby tam po prostu pójść, załatwić co nam załatwić i mieć to z głowy. A biorąc pod uwagę, że nie zostało nam wiele czasu, no to w sumie nawet się pokuszę, żeby zrobić to teraz, powiedzmy. Zobaczę, co z tego wszystkiego wyniknie. Tak, poproszę się stąd zawijać. Dziękuję. Dobra, to się dowiedzieliśmy. Spoko. Czy ja mam coś ewentualnie, co bym chciał jeszcze nasycić, co może być dla mnie przydatne? To nie. Ognisty grat. Znacznie większa szybkostrzelność z Blackleaf gradem pocisków. To w sumie nie brzmi tak źle. Także to bym sobie wziął. To mech. Dobra, medaliony. Sprężysty skok, krwawa bitka, mocna głowa, bla, 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 bla. Znany przeciwnik, wiesz, schowany sprzęt hakofalówką. To brzmi nieźle. Hakofalówka gdzie sobie z elektryczną błyskawicznie sprzęt nowoczesnej generacji. To w pierwszej kolejności. I powiedzmy, niech będzie to. Dobra. I myślę, że można się stąd zawijać do dnia kolejnego, właściwie dnia tego samego. Charlie i Fia spotykają się każdego popołudnia w podziemnym ośrodku na skalę Freestat. Mogę pozbyć się obojga za jednym zamachem, gdy będą sobą zajęci. Cholera. To oznacza, że dla Wendy muszę zrobić coś innego. Jep, nie da się ukryć. Tylko teraz tak jak mówię, pytanie brzmi, jak ja muszę się dokładnie poruszyć? Mógłbym teraz się tam wbić, bo wydaje mi się, że teraz nie powinienem być nikogo, a mimo wszystko powinienem być w stanie jakoś się sensownie poruszać. Także spróbujmy, zobaczymy. Pytanie tylko brzmi, w którym tunelu mnie wyrzuci. Bo to też jest ważne, ponieważ od tego zależy moja trasa sensowna. Albo niesensowna, pożyjemy, zobaczymy. To się naprawdę źle skończy, coś czuję. Chciałbym tam po prostu wbić, załatwić to szybko i móc się stąd zawijać, ale coś czuję, że aż tak dobrze mieć nie będę. Ale zobaczymy. Spróbujmy pójść tędy. Dobra, sieć Y, gdzie ja wychodzę? Wlazłem. Wait. Aha, to miałem być po południu. Fajnie, dzięki gro, że teraz mi o tym wspomniałaś, naprawdę. Z tego co patrzyłem, to początkowo nie mówiłaś nic, kurna, o żadnej konkretnej porze dnia. Okej, okay, trochę fuck up, nie tak miało to wyglądać. Dobra, kontynuuj. Chciałbym spróbować to zrobić. Tylko czy tak, ona po południu tam będzie, obstawiam, więc chyba to będzie liczyło się z tym, że trzeba będzie się jej najpierw pozbyć. Co troszeczkę mi nie w smak w chwili obecnej. No i tak, szybkie przewinięcie i... Tak, ona jest po południu, spoko, czyli trzeba będzie się tam z nią sensownie zająć. Czyli dosłownie trzeba będzie tam wbić, wyeliminować najlepiej każdą po kolei po raz enty i dopiero się tam rozejrzeć. Brzmi jak pan na kolejny odcinek, tak więc co? Tutaj będę kończył, mam nadzieję, że materiał się spodobał. Jeśli tak, będziecie zostawić łapkę w górę, będę poinformować. Jeśli jeszcze tego nie robicie, a seria z Defupa przechodzą do gustu, chcielibyśmy na bieżąco, zobaczyć jak to się wszystko potoczy, jak kończymy pętlę, to zostawcie suba na kanale, by was nic nie ominęło. W komentarzach dajcie znać, co się dzieje w całej serii.
A my co? Widzimy się wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie. Cześć!